zauważa profesor Zdzisław Kordel z Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Państwo ma stworzyć takie warunki wewnętrzne, jak i w odniesieniu do otoczenia zewnętrznego, żeby podmioty gospodarcze polskie działały, zarabiały i przynosiły określone pieniądze sobie i budżetowi państwa. Między innymi dlatego Ministerstwo Rozwoju chce ograniczyć kontrolę w małych firmach, w tym kontrole skarbowe, mówi wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj. Koncentrować się na tych działaniach, gdzie rzeczywiście to zagrożenie naruszenia prawa, skala tych naruszeń może być rzeczywiście wyższa. Zaproponowane przez resort rozwoju rozwiązania mają nie tylko ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom, mają także ograniczyć te mechanizmy, które blokują zatrudnianie pracowników. Między innymi obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który będą miały firmy zatrudniające więcej niż 50 pracowników, a nie jak teraz 19. To pozwoli ograniczyć szarą strefę. Jeżeli chodzi natomiast o szarą strefę, jest to coś, co jest bardzo niekorzystne dla państwa, ale jest to również coś, co często powoduje, że przedsiębiorcy podejmują działania ryzykowne, bo ryzykując zarabiają więcej. Jeżeli się nie uda, to mogą ponieść tego konsekwencje. Właśnie unikanie tworzenia funduszu świadczeń socjalnych powodowało, że wielu pracodawców zatrudniało pracowników na czarno albo na umowy śmieciowe. W najbliższym czasie Ministerstwo Rozwoju przedstawi do konsultacji międzyresortowych konkretne projekty ustaw, a w lipcu pakietem ma zająć się rząd. Jest porozumienie pomiędzy pielęgniarkami a dyrekcją z Centrum Zdrowia Dziecka. Siostry jeszcze przed północą miały powrócić do pracy, a dzięki temu placówka znów będzie mogła normalnie funkcjonować. Oświadczenie mówi o tym, że przyjęte w porozumieniu postanowienia nie są w pełni satysfakcjonujące dla stron. Stanowią jednak wyraz kompromisu dla dobra małych pacjentów Instytutu. Strony informują, że z dniem dzisiejszym osiągnięto porozumienie pomiędzy dyrekcją Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, zamiast te dzieci, żeby się uczyć, one tylko jeżdżą. Przy Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Przyjęte w porozumieniu postanowienia nie są w pełni satysfakcjonujące dla stron, stanowią jednak wyraz kompromisu dla dobra małych pacjentów Instytutu. Uzgodniono mechanizmy, które pozwolą na stopniową realizację zgłoszonych przez Związek postulatów i poprawę warunków pracy. Według wstępnych doniesień siostry otrzymają 300 zł brutto podwyżki od sierpnia bieżącego roku. Jest to porozumienie, które na poziomie, jakim zostało osiągnięte, jest do udźwignięcia przez Centrum Zdrowia Dziecka, zwłaszcza przy założeniu, że w najbliższym czasie planujemy intensywną pracę nad poprawą sytuacji pediatrii w Polsce i mam nadzieję, że to wszystko spowoduje, że będzie można sfinansować te warunki, które zostały uzgodnione. Pielęgniarki nie są zadowolone z wynegocjowanego porozumienia, choć ich sytuacja finansowa w porównaniu do pracowników innych placówek jest wyjątkowo korzystna. Średnie wynagrodzenie pielęgniarki w Centrum Zdrowia Dziecka wynosi 4940 zł. Tylko 6% pielęgniarek, tych właśnie niezwykle z najkrótszym stażem, zarabia poniżej 3000. 20% pielęgniarek zarabia 3 do 4000. 32% 4 do 5. 25% 5 do 6. A 17% pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka zarabia powyżej 6000 zł brutto. Mówił wczoraj w Sejmie minister zdrowia. Środki, które będą przeznaczone na podwyżkę płac, Centrum Zdrowia Dziecka ma uzyskać w ramach planowanego przez rząd uregulowania sytuacji placówek pediatrii w Polsce, a także zmianie wyceny wysoko wyspecjalizowanych procedur pediatrycznych. Strajk pielęgniarek rozpoczął się 24 maja. Wtedy część z nich odeszła od łóżek małych pacjentów, a na oddziale pozostała jedynie oddziałowa i jedna pielęgniarka. Udało się zidentyfikować kolejne 22 ofiary terroru komunistycznego oraz niemieckiego. Nazwiska zamordowanych ogłosił IPN podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Wśród tych osób jest Feliks Zelmanowicz, pseudonim Zagończyk z 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej majora Łupaszki. Feliks Zelmanowicz, urodzony 6 czerwca 1904 roku, pseudonim Zagończyk. Jako kilkunastoletni chłopak brał udział w wojnie z bolszewikami. Sprawą najważniejszą, której nigdy nie zastąpią inne formy upamiętnienia, jest to, by doczesne szczątki ich wszystkich
bohaterów naszej niepodległości zostały odnalezione i w godny sposób pochowane. Systemy totalitarne, pragnąc zniszczyć ludzką godność, nie poprzestawały na zabiciu swoich wrogów, ale dążyły również do ich pohańbienia po śmierci poprzez bezimienny pochówek w nieznanych miejscach. Prezydent Andrzej Duda przed lipcowym szczytem NATO kontynuuje ofensywę dyplomatyczną. Obecnie wraz z małżonką przebywa w Danii. Kluczowe tematy tej wizyty, oprócz szczytu NATO, to współpraca energetyczna i gospodarcza między Polską a Danią. Dania jest dla Polski ważnym partnerem w budowaniu ostatecznego kształtu konsensusu warszawskiego podczas szczytu NATO w Warszawie. Zanim prezydent Andrzej Duda spotkał się z duńskim premierem Larsem Luke Rasmussenem, prezydent Polski otworzył forum gospodarcze. W polsko-duńskim forum biznesu wzięli udział polscy i duńscy przedsiębiorcy. Główne tematy to energetyka, zdrowie oraz rolnictwo i ochrona środowiska. Prezydent Andrzej Duda zachęcał Duńczyków do inwestowania w Polsce. Nasze kraje są sąsiadami poprzez Morze Bałtyckie. Ich bliskość to także obecność w Unii Europejskiej i NATO. Dania to dla Polski ważny partner ekonomiczny. Przez ostatnie 12 lat wymiana handlowa podwoiła się i nadal wzrasta. Wcześniej para prezydencka wzięła udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej polsko-duńskie małżeństwo zamordowane przez Gestapo. Lucjan i Anna Lone Masłocha byli członkami antyhitlerowskiego ruchu oporu w Danii. Dzisiejszy dzień to także prywatna audiencja Andrzeja Dudy u królowej Danii Małgorzaty II oraz spotkanie z duńskim premierem Larsem Luke Rasmussenem. Jednym z głównych tematów to szczyt NATO w Warszawie. Będą dwa zasadnicze tematy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Z całą pewnością będzie to kwestia bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu, a z drugiej strony będzie to kwestia bezpieczeństwa południowej flanki sojuszu, o czym będziemy dyskutowali. Mam nadzieję, że podejmiemy w tych sprawach konkretne decyzje. Te decyzje będą polegały na wzmocnieniu obecności NATO w tych częściach kontynentu, gdzie to jest potrzebne. To będzie polegało na uzgodnieniu zasad także i współdziałania w sytuacjach kryzysowych, które dotykają nas dzisiaj w przestrzeni bezpieczeństwa. Byliśmy zgodni także co do tego, że aby prowadzić konstruktywny dialog z Rosją, potrzebna jest solidarność i jedność sojuszu przy założeniu, że bezpieczeństwo państw sojuszu jest niepodzielne. To znaczy, że wszyscy traktujemy się nawzajem jednakowo, jesteśmy równi na zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Szczyt NATO będzie ważnym szczytem. Musimy pokazać, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wyzwania, które przed nami stoją i musimy wysłać jasny sygnał solidarności i jedności w podejściu NATO do Rosji. Będzie to jedna z najsilniejszych wiadomości, jaką możemy wysłać z Polski. Politycy rozmawiali także o współpracy gospodarczej i energetycznej. Chcielibyśmy, żeby Dania przystąpiła z nami do kooperacji nie tylko w zakresie budowy gazociągu bałtyckiego, tak zwanego Baltic Pipeline, ale także, żeby to była inwestycja o charakterze szerszym, która doprowadziłaby w efekcie na przestrzeni najbliższych lat do połączenia poprzez Danię Polski z szelfem norweskim i abyśmy stamtąd mogli do Polski i do innych krajów dostarczać również gaz. W naszym przekonaniu zmierza to w kierunku dywersyfikacji źródeł dostaw gazu nie tylko do Polski, ale także i do Unii Europejskiej. Myślę, że może być duży potencjał Baltic Pipe. Z panem prezydentem zgadzamy się, że bycie niezależnym energetycznie jest ważne z wielu powodów. Po to, żeby zapewnić wzrost ekonomiczny, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa. Z tego powodu Dania bardzo popiera wzmocnienie jednolitego rynku i ma nadzieję, że uda nam się rozpocząć dyskusję na ten temat podczas kolejnej Rady Europejskiej. To pierwsza wizyta polskiego prezydenta w Danii od 13 lat.
Polska i Dania wyraziły zgodność w sprawie agendy szczytu NATO w Warszawie i potencjalnych niebezpieczeństw, jakie mogą stać przed krajami sojuszu. Oba kraje wyraziły zgodność i chęć współpracy w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego. Z Kopenhagi dla Informacji Dnia, Bernadeta Dąbrowska. Migranci popełniają w Niemczech dziesiątki tysięcy przestępstw. Potwierdza to raport niemieckiej policji, jak piszą autorzy dokumentu. Zdecydowana większość imigrantów nie sprawia jednak problemów. O tym, jak w ciągu 2 minionych lat wyglądały statystyki dotyczące przestępstw wśród migrantów w Niemczech, przypomina historyk dr Sławomir Węgrzynowicz. Jeszcze w 2014 roku, według raportów tego urzędu, przestępczość kryminalna czy przestępczość imigrancka wynosiła około 92 tysięcy przestępstw w 2014 roku. To wzrosło o niemal 100% w roku 2015 do około 200 tysięcy przestępstw rocznie. Tylko w pierwszych 3 miesiącach tego roku migranci popełnili blisko 70 tysięcy przestępstw. Tak wynika z raportu niemieckiej policji. Jednocześnie raport stwierdza, że w tym samym czasie spadła liczba przestępstw o 18%. Z czego to może wynikać? I tutaj rzeczywiście mamy w pamięci doniesienia medialne dotyczące na przykład instrukcji wydawanych niemieckiej policji, instrukcji służbowych wydawanych niemieckiej policji, aby niektórych przestępstw drobniejszych, oszustw, drobniejszych kradzieży nie odnotowywali. Na przykład w marcu tego roku wyszła na jaw taka instrukcja w Landzie Schleswig-Holstein. I to być może w znaczący sposób wpłynęło na obniżenie statystyk. Przestępstwa popełnione przez migrantów w pierwszym kwartale bieżącego roku to głównie kradzieże i oszustwa, ale także pobicia i molestowanie. Z analizy Federalnego Urzędu Kryminalnego wynika, że stosunkowo duża jest przestępczość wśród przybyszów z Algierii, Maroka i Tunezji oraz z Serbii i Gruzji. Do większości czynów przestępczych dochodzi w ośrodkach dla uchodźców i innych kwaterach zbiorowych. Od stycznia ubiegłego roku w komputerowym systemie EASY zarejestrowanych jest ponad 1 265 tysięcy imigrantów pragnących starać się o azyl w Niemczech. A na kolejne informacje dnia zapraszam po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Zachmurzenie umiarkowane, a miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, duży i zanikający deszcz. Początkowo w Karpatach także i burze. Temperatura minimalna od 3-6 stopni na północnym wschodzie do 7-10 stopni na przeważającym obszarze i 12 stopni lokalnie na południowym wschodzie. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, z przewagą kierunków zachodnich i południowych. Początkowo podczas burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz, a na południu i wschodzie także burze. Miejscami możliwy grad. Temperatura maksymalna od 16-19 stopni nad morzem oraz na północy kraju, a także w rejonach podgórskich do 20-22 stopni na pozostałym obszarze kraju. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty. Nad morzem okresowo dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Południowo-zachodni i zachodni. Od północnego zachodu kraju skręcający na północno-zachodni i północny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali. Tutaj w Warszawie, gdzie nie ma prawosławnych ludzi, tutaj w Warszawie, choćby na Chorzej, gdzie ani mormonów, ani prawosławnych, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, ani żadnych świętych.